Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Kolejne wtorkowe inwestycje w zdrowie. Tak, dobrze, nasz gość tutaj szybko, żeby jak najwięcej było merytoryki, a ja a najmniej klubu towarzyskiego. Paweł Zawitkowski. Witam. Paweł, rozmawialiśmy tydzień temu taki wstęp do butów. Obiecałem Państwu, takie konkrety właśnie, bez skupiania się jak pracuje stopa, bo to trudno sobie wyobrazić. Można sobie poszukać w atlasie anatomicznym na przykład. Tylko właśnie to po pierwsze, czy buty sportowe na co dzień, czyli popularnie mówimy Adidasy, no Adidasy też pojęcie bardzo ogólne, teraz wiem, że są buty inne do biegania, inne do czegoś. To w ogóle jest zdrowe? Bo dzieciaki w sportowych butach latają do szkoły, grają w piłkę, chodzą do kina często. To jest świetne, no mówiliśmy, sportowe buty, tak? Tak, jak najbardziej. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tenisówkach. I to jest popularnych trampkach amerykańskich. Popularnych trampkach, to jest zapomniany rodzaj obuwia, ale jeżeli jest rzeczywiście dopasowany do stopy, czyli nie za duży o trzy numery, to jest idealne, dlatego że jest miękki w każdą stronę i tak naprawdę pozwala stopie funkcjonować taką, jaka ona jest naprawdę. Tak, rzeczywiście, jeżeli stopa ma poważne wady ortopedyczne, to wtedy jest zupełnie inna historia, ale stóp z poważnymi wadami ortopedycznymi paradoksalnie nie jest tak strasznie dużo, więc nie przesadzajmy. I każda stopa, która ma przynajmniej ambicje być zdrową, powinna być maksymalnie uwolniona. Więc zaczynamy od tenisówek. Tak? Latem na przykład. Latem. Znaczy, zacznijmy tak przez chwilę, bo to jest, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, mój konik. Tak, zacznijmy od dzieci. Więc dzieci na bosaka jak najdłużej się da po jakimkolwiek podłożu, na które wejdą i jest i sobie krzywdę nie zdobią, i sobie w szkole, że tak, to nie. Dokładnie. I jest bezpieczne, tak? Mhm. Czyli wszędzie tam, gdzie jest bezpiecznie i dzieciaki chcą wejść na żwir, trawę, piasek, beton, drewno, cokolwiek, tak żeby sobie krzywdy nie zrobiły. Wiemy, że żadna drzazga, szkło i tak dalej. Jasne. Na bosaka. Polecam dorosłym też to doświadczenie, że na przykład, żeby po domu chodzili boso. Boso. Już pomijam względy estetyczne, tak, i taką grę ciał i emocji. Po prostu jest fajnie. Jest fajnie, tak, zawsze można dorwać stopy partnerki bądź partnera i ją tam wymasować. A teraz chłodne wieczory, grzana podłoga. Więc tym bardziej, tym częściej. Dorosłym osobom też polecam maksymalnie często chodzić na bosaka. Po co? Po to, żeby kształtować aparat wewnętrzny stopy, czyli wszystkie mięśnie wewnętrzne, które odpowiadają za spójność stopy, za jej pracę i tak dalej. A teraz buty. Tak, teraz buty. To właśnie, powiedziałeś trampki, to jeszcze się cofnę jeszcze do prostszej formy. Klapki. Ja bym wyrzucił. Takie, wiesz, japoneczki. Ty byś wyrzucił, a ja nie. Okej. Okay. Dlatego, że klapki nie dewastują stopy, chyba że ona jest rzeczywiście bardzo, bardzo koślawa. A, czyli klapki okej. Okay. Klapki są okej. Okay. Dla małych dzieci są specjalne jeszcze paski z tyłu. Tak, żeby to nie wyzywało. Dlaczego? Dlatego, że klapki zazwyczaj, jak nosimy klapki, to palce często trochę niefizjologicznie zaczynają chwytać czubek klapka, tak żeby te klapki nie spadały. Natomiast stopy wyglądają w klapkach bardzo atrakcyjnie. Sandały dobrej firmy, dobrze dopasowane, fajnie przylegające, a nie, że stopa lata w tych sandały dobrze, tak? Przylegające i najlepsze są z reguły te, które spełniają podstawowy warunek, czyli zasada trzech pasków. Mhm. Tak, jeden w podbiciu. Drugi trzymający piętę i trzeci z przodu trochę powyżej. To ja kupuję jednej firmy od lat i są super. Okej. Trampki już wiemy, no i potem właśnie przychodzi czas na te takie buty bardziej popularnie zwane Adidasami, tak, po prostu. Buty sportowe, bardzo mnóstwo polecam. Mnóstwo firm, tak? Bardzo polecam. Markowe? Czasami buty sportowe niemarkowe mają mnóstwo zalet. Ważne, żeby te buty nie były sztywne, tak? Żeby dobrze przylegały do stopy, czyli dobieramy but nie 10 numerów za dużo, tylko po prostu o pół numerów za dużo. To wszystko powinny być większe, prawda? Bo do biegania to wiem, że dużo. Do biegania to większe tam pół numera do numera. To znaczy w momencie, kiedy jesteśmy w sklepie, tak, obuwniczym, i czujemy, że buty są na styk, to znaczy, że one są za małe. A, no właśnie. Musimy kupić odrobinę większe. Dlatego, że... Czy lepiej większe, bo czasami jest tak, że wiesz, że są właśnie na styk i potem
kolejna w numeracji już jest więcej. No jak producent nie oferuje, to kupić te większe? Buty na styk będą za małe. W momencie, kiedy zaczniemy chodzić i stopa nam się... To się rozejdą, tak jest myślenie. Nie. Nie rozejdą. Nie, no to jest... No nie wiem, jaki but musiałby się poważnie rozejść, żeby tak jakby do tego stopnia się dostosować do stopy, żeby ona nie była ciasna. Stopa musi mieć tak jakby troszeczkę swobody, jeżeli chodzi o długość samego buta. Dość na tym jest taka też znana zasada, że stopa w trakcie chodzenia, im szybsze to chodzenie, tym bardziej wydłuża się. Tak, okay. To zrozumcie niedobrze. Mm-hmm. Troszeczkę ta struktura stopy się wydłuża od pół centymetra do półtora centymetra w dużych numerach. Czyli lepiej większe buty. Większe buty, ale tak rozsądnie, że pięć numerów nie zaszkodzą. Nie, o pół numera. Za małe nam zaszkodzą numera, na pewno. Absolutnie. Za małe zaszkodzą. Za małe zawsze. Nie mogą. Wracamy, Paweł, do rozmawiania o butów. To jest jakby czwarta część tych naszych spotkań z tematem obuwniczym. To buty sportowe powiedziałeś tak, skórzane, tekstylne, przewiewne, sznurowane czy na rzepy? Idealne są sznurowane, ważne, żeby nie miały zbyt wysokiego podbicia, czyli żeby ta stopa nie latała w tym bucie. Czyli bardziej sznurowane niż na rzepy. Bardziej sznurowane niż na rzepy, ale są też na rzepy, które dobrze pasują, są dobrze dopasowane. Dzieciakom na rzepy. Wiesz, dzieciaki związanie mają problem. W przedszkolu ciach rzepa sobie, czy w szkole. No ale to wiem, można nauczyć się wiązać. To znaczy, jeżeli ktoś ma taki argument, że moje dziecko ma kłopoty ze sznurowaniem, to... To zasznurować ją samemu. No trochę mnie to osłabia. Bo sznurowanie nie jest zbyt skomplikowaną historią i każdego można... No i kto to mówi, no? Proszę cię. Wiesz, że dzieciom trudniej pewne rzeczy. Dzieciom trudniej i nie mają na to czasu i tak dalej. Muszą być. Ważne, żeby jeżeli kupujemy buty z rzepami, to żeby one były naprawdę dobrze dopasowane do stopy i żeby przez rzepy nie były zbyt sztywne. Okej, no to sznurowane. To jest najprostsza odpowiedź. Tak jest. Tekstylne czy skórzane? Jedne lub drugie. W tej chwili tekstylia są tak dobrej jakości, świetnie oddychają, bardzo dobrze przylegają do stopy. To są bardzo dobre materiały, więc absolutnie tekstylne mogą być, tym bardziej, że po prostu lepiej oddychają niż skóra. Tak? Ile powinniśmy mieć par butów? Tak, no wiesz, dla niektórych to jest, można kupić buty za stówkę, a można kupić za 600 zł. Można też sportowe, kupić buty za 38 zł. Okej, sportowe buty na pewno tak powinniśmy tak mieć, prawda? Mhm. Jak idziemy pobiegać albo idziemy sobie na spacer, tak? Z fajną podeszwą, dobrze pracującą. Znaczy, wiesz, bo to jest taka porada, wiem, no, jak nie mamy czasu. No, buty do pracy na pewno. Bo wiadomo, że w pracy zupełnie inaczej funkcjonujemy. One mogą być, tam nie biegamy, nie chodzimy i tak dalej, więc one mogą być luźniejsze. Musimy mieć pewną swobodę, tak? Czyli jakieś mokasyny albo pantofle. Voilà, takie buty, które wygodnie zdjąć, założyć i tak dalej, pasują do garniaka albo do fajnej sukienki. Szpilki. Czy to jest koszmar? Szpilki to jest koszmar. To jest absolutnie seks, ale czy to jest zdrowe? Szpilki to jest kompletnie niezdrowe, niezależnie od tego, co by ktokolwiek mówił. Czy dobre dla mózgu tylko? Szpilki tak, dla oczu osób oglądających jak najbardziej. Nie podejmuje się zadania powiedzenia wszystkim, żeby nie kupowali szpilek wszystkim kobietom. Ale ostrożnie. Bo to jest niemożliwe. Sam chętnie... Byś w szpilkach wystąpił, nie. No dobra, następnym razem kupimy. Może jeszcze nie. Okay. Ale popracujemy. Ale popracujemy. Nie. Kobietom zawsze polecam, że jeżeli chcą, jak najbardziej mogą kupować szpilki, tylko żeby w nich chodziły jak najrzadziej. Okej. Okay. No właśnie. I teraz zmierzam do czegoś, co... Widzę, że spotyka się z pewnym takim niedowierzaniem albo zdziwieniem. Czy zmieniać buty w pracy? Ja to czynię. Że sobie, no nie każdy ma możliwość, ale jeśli masz możliwość, pracujesz w biurze, a przychodzisz w listopadzie albo w grudniu, no w takich butach jednak trochę cieplejszych, bo dojeżdżasz komunikacją miejską na przykład, to co, siedzieć cały dzień tam w tych butach, które gdzieś tam za kostkę są, czy zmieniać zdecydowanie? Nie, absolutnie zmieniać. To bardzo dobry pomysł i bardzo dobry sposób na zdrową stopę, tak? Wiadomo, że przypuśćmy czas jesienno-zimowo-wiosenny, tak, przedwiośnie i tak dalej, szczególnie w takich
butach jak w Polsce. Buty na zewnątrz, no to są buty cieplejsze, tak? które mają nas ochronić przed słodą. Trochę cięższą pracę one wykonują. Trochę cięższą pracę. To są buty do chodzenia, do tramwaju, do samochodu, na motocykl i tak dalej. Przychodzimy do pracy. Motocykl to wiesz, na wiosnę pogadamy. Przychodzimy do pracy i po prostu zmieniamy buty na takie, w których nam jest wygodnie, są przewiewne, są lekkie, oddychające. I takie, w których albo musimy być w pracy, bo dress code obowiązuje, albo przepisy BHP na przykład. Jeżeli ktoś ma tylko możliwość zmiany butów w pracy, to powiem szczerze, na miejscu pracodawcy wręcz bym tego wymagał, dlatego że no, but po mieście jest, bardzo przepraszam, że na antenie tego radia, zapłocony i taki lekko... To jest zupełnie naturalne. Lekko nieświeży, potem się dzieją dziwne rzeczy. Zmieniamy buty w pracy i ja akurat pracuję w szpitalu, tam jest obowiązek i dzięki Bogu, że tak jest i nie wiem komu się teraz narażę, ale buty w pracy warto zmieniać. Proszę Państwa, no pewnie temat, który moglibyśmy tak sobie tutaj na antenie kontynuować jeszcze przez kilka audycji, ale to jest niewykonalne. Jeśli Państwo chcą się czegoś więcej dowiedzieć, polecamy książki Pawła Zawitkowskiego. Mamo, tato, co ty na to? Tam jest dużo o obuwiu dla dzieci, bo to w audycji radiowej w pięciu byśmy o butach dla dzieci. Ale i dla małych, i dla dużych, i dla tych najmniejszych, i dla tych większych, bo tych książek Mamo, tato jest co niemiara. Szkoda, że już pogoda taka, prawda? Coraz trudniej znaleźć chwilę na rower czy na motocykl, trzeba się ciepło ubierać. I to znaczy, że wiesz co w listopadzie nas czeka? Narty. Tak jak pokazałem, to ty się zdumiałeś, o co chodzi. Tak dziwnie pokazujesz, ale to dobrze, że nikt tego głodnemu nie widzi. Chleb na myśli, proszę pana. W listopadzie zabieramy się za narty. Dziś ci bardzo, Paweł, dziękuję. Dzięki. Do usłyszenia. Zapraszam za tydzień. Za tydzień w Inwestycjach w zdrowie mówić będziemy. Oho, też temat znany i spróbujemy obalić kilka mitów. Grypa żołądkowa. Proszę nadstawiać ucha. Marcin Sobesto, dziękuję za dziś.